Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. A na placu, gdzie strażnica kiedyś była targowica, to motto projektu badawczo-animacyjnego Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych – Lokalna Tradycja w Działaniu, realizowanego na przestrzeni lat 2018-2019. Projekt zainspirowany przez społeczność Wiśniowej, realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej oraz Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Projekt ten miał charakter wielopłaszczyznowy, łączył ze sobą wiele rozmaitych działań, które zainicjowano 15 lipca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej. Głównym celem projektu było zbadanie współczesnych znaczeń funkcji, przemian, profesji, zawodów, umiejętności, rzemiosł, rękodzieła, lokalnego wytwórstwa, przetwórstwa oraz wszelkiej twórczości i produkcji gminnej. Kolejnym istotnym elementem projektu była próba zbadania, jak w pamięci lokalnej społeczności gminy funkcjonują tytułowe jarmarki, które odbywały się na tych terenach od około XVII wieku i jaki miały one związek z tradycyjnymi profesjami i umiejętnościami wytwórczymi współcześnie. Czym był projekt bez jarmarków, a zatem 6 lipca 2019 roku w ramach rocznego święta gminy Wiśniowa pod tytułem Wiśnióweczka odbył się wielobarwny, obfitujący w bogactwo rucnej roboty jarmark, rzemiosł i zawodów tradycyjnych. Dwa lata intensywnej pracy, zaangażowanie wielu osób i owoce, o których współtwórcy projektu opowiedzieli na zakończenie projektu 27 września 2019 roku. Projekt nam się rozrósł z takiego maleńkiego i cały czas dochodziły kolejne elementy. On się zrodził tutaj, z malutkiej inicjatywy oddolnej, tu w tym ośrodku kultury, gdzie siedliśmy sobie, niektórzy przedstawiciele tutaj społeczności lokalnej i zdecydowaliśmy, że po gwarze wspólnie zajmiemy się kolejnym elementem tego dziedzictwa. Stanęło na tradycyjne profesje szeroko pojęte, tradycyjne zawody, ale my to traktowaliśmy szeroko, wytwórczość szeroko pojęta, gminna, bo mieliśmy bardzo dużo rozmów z różnymi właśnie bohaterami, bo my już ich tak tu dzisiaj nazywamy, zresztą widzimy ich na zdjęciach, i owoce. No, owoców jest bardzo dużo, bo że tak powiem, przede wszystkim owoce dla nas najważniejsze są takie, że tyle osób się w projekt włączyło, tak? Że wspólnie, że wspólnymi siłami go robimy. Publikacja, która jeszcze chwilkę i ona za niedługo już wyjdzie, będzie w formie i tradycyjnej, drukowanej i elektronicznej. Publikacja nosi tytuł Handmade in Wiśniowa, wiśniowska rucnorobota o najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa właśnie pogranicznej gminy Wiśniowa. Publikacja zawiera całe tutaj badania terenowe, które na tym terenie gminy się odbywały. Natomiast clue książki to są rozmowy rzeki. W książce, o której mówiła Joanna, również znajdziecie Państwo tekst o korsetach. Chcę tylko zaznaczyć, że nie będzie to monografia w stylu atlasu, polskich atlasów strojów ludowych. O nie, nie. Możemy przede wszystkim przeczytać o tym, kto korset stworzył, kto go posiadał. I to nie tylko ostatnia osoba, ale jakie osoby były bohaterami przy tego przedmiotu. Wieczór inauguracyjny projektu pełen był niespodzianek. Jedną z nich był zrealizowany podczas badań terenowych film. Chciałem tylko podziękować, a wręcz przede wszystkim podziękować Państwu, ponieważ tylu zdolnych ludzi na takim terenie nie spotkałem w swoim życiu. Jest to niesamowita przyjemność brać udział w takim przedsięwzięciu. No i te działania w terenie były szalone, były te podróże z domu do domu. Nie lada gratką i cennym elementem projektu była wystawa zebranych archiwalnych zdjęć. Przyjęli nas Państwo bardzo mile w każdym z siedmiu sołec. Ugościli nas, przeważnie to było w strażnicach, tutaj tylko było w Domu Kultury. I Państwo, niesamowici, którzy nam po prostu przekazali kawał swojego życia w tych zdjęciach, ponieważ każde zdjęcie jest opisane
Jest tam historia, są rozpoznani ludzie, chociaż w większości zdjęć niestety nie. Ale my zachęcamy tutaj do przychodzenia do nas, do oglądania tych zdjęć. No, zaśpiewam tu czoła wiśniowe. Ten projekt będzie się rozwijał, przynajmniej taka jest intencja tego, że materiału jest tyle, że będziecie działać dalej. Jakby popatrzeć na te 2 lata, to co Panią najbardziej zaskoczyło? Co było takim elementem tego projektu, o którym Pani nawet nie myślała, a faktycznie on się zadział? To nie jest tak, że ktoś się trudni tylko jedną profesją, tak? Czy tam, nie wiem, zawodowo, czy właśnie hobbystycznie, ktoś coś robi do szuflady, więc właśnie jakby to pokazało, że ten projekt rzeczywiście zaczął żyć własnym życiem, tak? Że nie tylko od A do Z idziemy, nie wiem, do kowala, a później się okazuje, że ten kowal ma jeszcze inne umiejętności. Więc jakby to, jak wieloma, że tak powiem, jakim wachlarzem tych ręcznych wiśniowskich robót tutaj mieszkańcy się trudnią. I to jakby dało takiego ducha, że rzeczywiście co chwilę się nowe osoby zgłaszały. I panie z kół gospodyń wiejskich, bo to, co przygotowały na jarmark, to jest właśnie ta wytwórczość, wspaniałe potrawy. Więc no to jest właśnie ta wiśniowska robota. My sobie nie zdajemy sprawy. Tak naprawdę jeszcze w tym momencie nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo zostało zrobione i jak to jest ważne. I to nie jest ważne nawet w tym momencie już dla nas. To jest ważne dla następnych pokoleń. I naprawdę nareszcie Wiśniowa została zobaczona przez świat z takiej bardzo dobrej perspektywy, bardzo pozytywnej, że u nas się dzieje tyle dobrych, naprawdę pięknych rzeczy i że dbamy o to, co zostawili nam przodkowie. Zakłada się implicite, że obszar, który zamieszkujecie, leży na takich właśnie pograniczach, prawda? Moim zdaniem to nie jest dokładnie tak. To jest pewne takie myślenie etnograficzne, myślenie regionalne, ja to nazywam. Wydaje mi się, że takie podmiotowe potraktowanie was tutaj, prawda? To jest podkreślenie tego, że wy jesteście centrum, tutaj nie są żadne peryferia, tu wy jesteście centrum. Czujemy się, tak jak sami się określimy, tak, że jestem wiśniowianką, czy w kontekście gminy, czy w kontekście miejscowości, lipniczanką, glichowianką, więc to jest jakby tutaj przede wszystkim tak najważniejsze. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Program Kultura Ludowa i Tradycyjna oraz ze środków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej. Thank you.